Grażyna, Grażyna, chodź szybko, Grażyna. Chodź, Grażyna, chodź szybko. Co jest? Tomuś dzwonił, że nam wysłał. Wysłał nam Tomuś ze studiów Emalia. No to czytaj. No czytaj. Czytaj, co tam u Tomu. Czekaj, co tam, czytaj. Co tam? Gdzie się oglądało Emalię? Ty głupi jesteś? No na laptopie. Wiem, no to... ale w tym... mycomputer? Face boku. Outlooku. O, co? No, możesz się pospieszyć, bo jeszcze świnie muszę nakarmić. To jeszcze nie jadłaś? A, tamte małe też! Myślałem, że nie było tematu. Czytaj. Matko, ile Emaliowca. Co tu się dzieje? To bigger penis. To do mnie. No i trochę do mnie. Jest, mam. No. Dobra, czytam. Cześć, mamus i tatus. Co ty czytasz? Co ty czytasz? Ja nie mogę. Cześć, mamus i tatus. No ty dobrze czytasz. No. To już tydzień na studiach i żyję. W akademiku mam pokój ze Sławkiem z Nowego Sacza. Fajny, ale straszny cpun. Dal mi spróbować skreta. Kreta? No kreta używali, bo im się zapchał nowy sacz. No, no tak. No, no. O, no. I to by się zgadzało. Zobacz. Dal mi spróbować kreta. Tatus, miałeś rację, gówno. Dwukropek, nawias. Taki zamykający, taki. A nie otwierał wcześniej, to błąd jest logiczny. Niestety, skończyły misje pieniaski. Matko Pineski mu się skończyły. Blagam do slicie. Będę mu Pineski wysyłał. Jak to w ogóle zapakować? Pineski. To. Kopertę nie włożę, bo się poprzebija, przecież listonosz się poharata. No jak... A to można by mu wysłać w słoiku po majonezie. No, a no to dobry pomysł. No tak, tylko że to trzeba by było najpierw zażreć cały majonez. Ale wczoraj nie miałaś z tym problemu. Bo, mój drogi, się termin ważności kończy. No dobrze, może i tak, ale te dwa słoiki smalcu obok to jeszcze rok mogły stać. Myślałem, że to Nutella z białej czekolady. A skwarki? Orzechy. Też mnie to zdziwiło. Gdzie byliśmy? Tatus, brakuje mi twojej smażonej watropki, cebulka. Aż się slinie na myśl o watropce. Gra na trąbce. Mamus. Aha, widzisz? Co? No co, wyjechał do stolicy i się nazewnictwo pozmieniało. No w domu ma marmeladę, a tam mamus. 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 Piesek francuski, mamus. Mamus na śniadanie. Brakuje mi twoich świeżych buleczek. A nie, napisał świeżych, to nie.
Zluzuj lejce. Bo tu male buleczki i smierdzace. Pewnie makę maja zla. Jakiś Japończyk z nim mieszka. Hiroshi tu mi to makę maja zla. Po tych buleczkach sadzę baki. Buła, ha, 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 ha. Buła, ha, 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 ha. Lol. Chcesz stoperan? Tak napisał. Gdzie? Że sadzi baki. No a to cieszą matkę takie dzieci. No co ze wsi jest ważne, że tam cokolwiek sadzi. Będą plony żniwa. Czas mi płynie wolno. Jak zolw. Zolw? Zrozumiesz coś z tego? No zolw. Taki Niemiec. Zolf Hohenschlachen. Aha, czyli razem z tym Niemcem i Japońcem założyli zespół. Tak. I nasz tam gra na trąbce. Tak. Tak. Tylko po jakie cholerę mu pineski? Żeby se nuty przypiąć. Weź pomyśl, złącz czasami jakieś fakty. No co? No nuty, co? Trąbka, przypiąć, zespół. Połącz coś ze sobą. Zmiel trochę, bo masz głowę, nie? I tam w środku masz taki mózg, takie, co ci tak chlapie, jak głową ruszasz. Takie coś tam jest. I tam takie synapsy się łączą i to wtedy tak bzz. Pomysł. I... Dobra, nie było tematu. Co u was? A i to już pisał Niemiec. Dlaczego? No was? A co to jest was? No co? Co? No. A no to będę od razu tłumaczył. No proszę, translelelejtuj. Czyli co u co? Jak zniwa? My? Ja ci jednak ten stoperan przyniosę. Weź, no klawisz mu się zaciął. Chciał napisać chymy. A co to jest chymy? A? No chymy. No chymy. Sklep taki. Chymy. Jaki sklep? No to właśnie taki sklep chymy, ale ty to możesz w ogóle nie kojarzyć, bo to jest taki sklep z odzieżą nieużywaną. A ty... Ty mnie zawsze wmawiałeś, że takich nie ma. Grażyna, no ludzie to jednak dobrze gadają, wiesz, że kobietę ze wsi możesz wyrwać, ale wieś z kobiety to już nigdy. Gdzie to było? Jak zniwa? Tatus, nie zapomnij zatankować traktorów. Wrócę w weekend i będę z wami oral. A to może wyjesz we dwóch, bo ja to do matki jadę. Się pozmieniało. No. Studia sa cieskie. Nie stawiają szostek. Co najwyżej piatki. Dwoje sje i troje, a i tak mam same dwoje. Dwoje, czyli ma kogoś. Czyli... No ma kogoś. No, czyli... O matko, czyli ma kogoś. No albo Niemca, albo Japońca. Wybieraj. Albo Ruska. Gdzie Ruska? Traktorów. Przeoczyłaś. Ja! Ty, słuchaj! Się międzynarodowo zrobiło. No to albo Niemiec, albo Japoniec, albo Rusek. Trzech zaborców. Ty, a weź ty mnie przypomnij, jakie ziemie nam Japonia zabrała. Kujawi! Ty weź się tam,
Włóż do głowy jedne myśl, potem drugą myśl, to zabełtaj, zabełtaj, tam ci tam chlupie czasem coś tam, nie, synapsy się ta złączą. Nie było tematu. Czytaj. No, ale trzech zaborców będzie. No, bo trzech zaborców będzie i on nas ostrzega, będzie wojna, zginiem. Nie zginiem. Jak... No, zginiem. Nie zginiem. Zginiem. Zobacz, co pisze dalej. Może jutro pogadamy na skypę albo chacie. I już ci robi stypę na chacie. Baccie zdrowi i radosni. Dwukropek gwiazdka. Dwukropek gwiazdka. Dwukropek gwiazdka. I to wszystko jest mniejsze od trzech. Szyfrem pisze, szyfrem, no, ja z tego nic nie rozumiem. Bo idzie wojna, to pisze szyfrem. Szyfrem no. Pisze. Nic nie rozumiem. No czekaj, tu jest coś po polsku. No, jest nadzieja. Post-scriptum. To po polsku i rozumiem. No. Scriptum, kochany tato, czekam na dodatkowy przelew 300 zlotych. No jednak nic nie rozumiem.